Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w tym filmie będziemy walczyć ze wszechogarniającą nas masowością i tym razem przyjrzymy się sprawom bieżącym, a mianowicie udamy się na północno-zachodni Kaukaz do pięknego narodu i państwa gruzińskiego ze wspaniałą historią, też tragiczną, ale niesamowicie długą i wspaniałymi tradycjami. Wiemy, że parę dni temu w Gruzji wygrała wybory partia zwana Gruzińskie Marzenie. No i teraz widzimy, jak Gruzińskie Marzenie zmienia się w gruziński koszmar. Chodzi o to, że już pojawiły się głosy, że wybory sfałszowane i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Konia z rzędem temu, taka dygresja, kto mi powie, że każdy głos w wyborach obecnie, gdzie są miliony głosujących, jest policzony uczciwie, że mając tam wielu ludzi w komisjach i tak dalej, którzy pracują przy tych wyborach, że każdy jest uczciwy, nikt nie ma swoich interesów. I jeszcze dodatkowo niech ktoś mi zaświadczy, że nie ma nacisków wewnętrznych i zewnętrznych, na przykład firm czy różnych państwowych potęg, żeby wybory poszły w jedną czy w drugą stronę zgodnie z interesami tych czy onych. Oczywiście, że wszędzie są fałszerstwa wyborcze. Pytanie tylko jest, jaka jest tego skala? Jeśli pamiętamy wydarzenia sprzed 4 lat w największej potędze światowej obecnie i zobaczymy, jak będzie za parę dni, jak to się dalej będzie rozkręcać, to wiemy, że z uczciwością wyborów był i jest coraz większy problem. Zawsze były jakieś szachrajki, machlojki, ale teraz ich skala zaczyna się drastycznie zwiększać wszędzie. Więc nie kupuję argumentu o sfałszowanych wyborach, gdyż wszystkie są mniej lub bardziej sfałszowane. Przyjrzyjmy się natomiast, kto te wybory oficjalnie wygrał. Gruzińskie Marzenie jest partią prorosyjską, chociaż nie jest ona partią skrajnie prorosyjską, niemniej jednak widać zaakceptowała ona status quo, że no, Gruzini zależą od pieniędzy i handlu z Rosją. Mimo że Gruzja od 2008 roku tego konfliktu militarnego między Federacją Rosyjską a Republiką Gruzińską nie mają oficjalnie państwa u siebie przedstawicielstw dyplomatycznych, to jednak wielu Gruzinów jeździ do Rosji, a Rosjan do Gruzji, biznes się kręci i jakoś to wygląda. Widać, że Gruzini chcąc nie chcąc postawili na razie na status quo, no bo trzeba mieć z czego żyć. Dużo ludzi jest z tego niezadowolonych i wyraża swój sprzeciw teraz na ulicach. Jest oczywiste, że ze względu na swoje położenie Gruzja jest istotna dla szlaków handlowych, szlaków przesyłu surowców. Dlatego żadne szanujące się silne państwo, w tym imperium, nie zostawi Gruzji samej sobie niestety. I to jest tak, jak z nami, dobre położenie może być błogosławieństwem, ale jak u siebie nie rządzimy, tylko rządzą kompradorskie elity, staje się to przekleństwem i gruziński sen zamienia się w gruziński koszmar. Nie popieram żadnej opcji, już zaznaczam. Tutaj informuję szczególnie ruskie ONUC i też różne zachodnie czy prochińskie ONUC czy proirańskie, że nikogo nie popieram, tylko chłodno analizuję. I w ten sposób widzimy, że Gruzja jest w bardzo tragicznym położeniu, podobnym do naszego i syryjskiego, jak nie gorszym, gdyż obok potęgi rosyjskiej, która ma tam żywotne interesy bezpośrednio, miesza tam potęga zachodnia, głównie anglosaska, plus nie zapominajmy Turcy, którzy traktują Kaukaz jako swoją strefę wpływów, i Persowie, czyli Iran, którzy chcą się zabezpieczyć od północy i też mieć swoją strefę wpływów. Dlatego wydarzenia w Gruzji są tak gwałtowne i tak zawiłe, podobnie jak zresztą z Armenią. Widzimy na przykład. Tutaj widzimy, że oczywiście konfesja, czyli religia jest ważna, pochodzenie narodowe jest ważne, ludzie się dzielą według tego, jak następuje kryzys. Niemniej jednak są wyjątki. W przypadku konfliktu Azerów z Ormianami, taka dygresja, Iran szyicki nie wsparł szyickiego Azerbejdżanu, tylko zawsze popiera mniej lub bardziej Armenię, gdyż Azerbejdżan blokuje pewne szlaki przesyłu surowców i handlowe, z których Iran chce czerpać kasę, a Armenia im w tym pomaga. I wiele, wiele innych rzeczy. Jak już widzimy, sytuacja jest tam bardzo skomplikowana. Dostrzegamy bezpośrednio rywalizację najważniejszych bloków imperialnych obecnie, czyli BRICS-owego i zachodniego, z domieszką wpływów turecko-irańskich. Powoduje to, że
biedni Gruzini stają się narzędziem obu bloków, plus jeszcze silnych sąsiadów. Co z tego wyjdzie, nie wiemy, ale wszystko jest możliwe. I Zachód jeszcze chce otworzyć Rosji drugi problem, żeby jak się da odciążyć trochę fronty na Ukrainie. Nie wiemy, jak to się uda, ale na pewno najprawdopodobniej nie najlepiej to się skończy dla biednych Gruzinów. Trzymajmy kciuki za naród gruziński, a sprzedajnych polityków elity kompradorskie. Wypijmy na ich pochybel. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Do widzenia.